pan dyrektor jest ochroną emerytalną objęty, dwuletnią ochroną emerytalną. Przez 5 kadencji w sejmiku nie zdarzyło się, aby radni wyrazili zgodę na zwolnienie kogokolwiek z radnych, wyrazili zgodę na to, żeby zwolnić kogokolwiek z radnych. Więc mając taką wiedzę, proponowanie takiej uchwały Rady Miasta jest kompletnym nieporozumieniem. Tylko i wyłącznie robicie państwo szum medialny. Tylko i wyłącznie wiedząc, że skutek taki jest zerowy. To jest, skoro wiemy dzisiaj, że skutek taki jest zerowy, to po co mamy taką uchwałę podejmować? Ja jej i tak nie wykonam. Nie macie państwo radni prawa. Raz prezydent jako tako jest pracodawcą i to on decyduje, natomiast prawda jest taka, że także się, jak pamiętam, jak mnie pamięć nie myli, od początku istnienia sejmików żaden sejmik nie wyraził zgody na zwolnienie z pracy radnego, czy to był z jednej opcji, z drugiej, czy z trzeciej. No i trzecia sprawa jest taka, że faktycznie dyrektor jest w takim wieku, że nawet gdyby sejmik wyraził zgodę, to ze względu na kodeks pracy byłoby to nieskuteczne. No, jesteśmy w takim punkcie, musimy przynajmniej do osiągnięcia wieku emerytalnego przez pana dyrektora trwać. Pan, patrząc mi w oczy, bo rozmawialiśmy o tym na klubie radnych Platformy Obywatelskiej, kiedy jeszcze do tego klubu należałem, pan nie miał żadnych, podkreślam, żadnych wątpliwości, że dyrektor Marek Nowak jest osobą nieodpowiednią na tym stanowisku, że pan stracił do niego całkowicie zaufanie i że ten człowiek dłużej tym szpitalem nie powinien kierować. Dla dobra i tego szpitala, i naszego miasta. Jeżeli pan radny jest inteligentnym człowiekiem, ja to mówię homo sapiens, czyli istota rozumna, i jeżeli są działania racjonalne, to można je przewidzieć, to jest oczywiste. Nieracjonalne, powtarzam. Jeszcze mamy w tym roku planowane zmiany systemu służby zdrowia w Polsce. Pełniących obowiązków nie może być szpitalny. Może być tylko dyrektor. I powtarzam, to jest właśnie przejaw odpowiedzialności mojej. Nie to, panie radny Kosiński, że nie jestem odpowiedzialności. Jestem odpowiedzialny, żeby w takim momencie, w jakim znajduje się dzisiaj szpital, restrukturyzacji kosztów, w momencie zmian, zatrudnia pani dyrektor. Nic nikomu do odpowiedzialności dyrektora, na własną odpowiedzialność. Ja zatrudniam dyrektorów jako organ wykonawczy. Nic nikomu do kwestii zatrudniania. Państwo nie macie prawa zalecać organowi wykonawczemu, co ma zrobić w sprawach kadrowych, bo to tylko i wyłącznie organ wykonawczy odpowiada za nich. Co pan tu świetnie mówi co chwilę, i że ja odpowiadam. Tak, odpowiadam. I w imię tej odpowiedzialności nikt inny nie może tu żadnych pomysłów, zaleceń, cuda nie widać. Rozumiem, panie prezydencie, że nasza rola jako radnych Rady Miejskiej, którzy reprezentują miasto, jest zupełnie zbędna. Staramy się panu pomóc, staramy się panu doradzić, podpowiadamy panu, co trzeba zrobić, to nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko ten czas jest już naprawdę długi, to trwa już 2 lata, prawie 3. Mówiliśmy na wszystkich komisjach, zresztą doskonale pan pamięta, pan to bagatelizował i dzisiaj mamy tego efekty. Może pan chciałby rzeczywiście nas ograniczyć do tego, żebyśmy jako radni wskazywali dziury w jezdniach i zajmowali się takimi sprawami. Rada Miejska ma prawo i obowiązek patrzeć na ręce panu prezydentowi i opiniować to, co jest ważne dla miasta i co się w tym mieście dzieje. I on nie jest w sprawie niepokoju, tylko w sprawie wystąpienia prezydenta do sejmiku. A pan takiego prawa nie ma, bo to robi tylko i wyłącznie organ wykonawczy. A niepokój pan ma prawo wyrazić. Jest oświadczenie, może być, radny waży wyrażenie niepokoju, głębokiego niepokoju, ale nie ma pan prawa jako radny nie wkraczać w swoje kompetencje. I my panu niczego nie narzucamy, nie każemy, tylko prosimy pana, żeby pan pochylił się nad tym, co my tutaj mówimy. To wtedy jaki pan był w lutym 2016 roku? Wtedy pan był nieodpowiedzialnym prezydentem, przychodząc do radnych, do Rady Społecznej Szpitala, proponując im, sugerując, tak, odwołajmy pana dyrektora. To gdzie pana odpowiedzialność jest? Dzisiaj ta odpowiedzialność jest, czy wtedy ona była? Możemy związać prezydenta prawnie do tego, żeby wystąpił do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i zwolnił
dyrektora. Pan już z góry zapowiedział, że nawet gdyby ta uchwała przeszła, tak nie wystąpi, a dyrektor jest pod ochroną prawną, szczególną ochroną prawną wynikającą z kodeksu pracy i nie można go po prostu zwolnić. Musicie Państwo poczekać do jego przejścia na emeryturę. W związku z tym, Platforma Obywatelska RP będzie głosował przeciwko przyjęciu tej uchwały.